Steve Jobs, Mark Zuckerberg, papież. Obojętnie który. Co łączy te osoby? I jak skopiowanie ich jednego prostego nawyku może pomóc Ci w zwiększeniu swojej produktywności? Zanim do tego przejdziemy, muszę Ci wyjaśnić, czym tak w ogóle jest zdolność decyzyjna. Zdolność decyzyjna to ładna nazwa na określenie tego, ile jesteś w stanie dziennie ogarnąć. Niezależnie od tego, jak mądry jesteś, w pewnym momencie dnia Twój mózg odmówi Ci posłuszeństwa. Nawet jeśli jesteś fizykiem kwantowym, to nadejdzie chwila, gdy nie różnisz się zbytnio od swojego sąsiada, dla którego największym dylematem jest wybór dręczenia innych martyniukiem, Albo boys'ami. Jak do tego doszło, nie kończ tego zdania. Zdolność decyzyjna nie jest nieograniczonym zasobem, dlatego warto go kontrolować. Robi się to w bardzo prosty sposób. Jeszcze raz odpowiedz sobie na pytanie, co łączy te osoby: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, papierze. Nie wiem. Oprócz tego, że zna ich sporo ludzi i muszą podejmować ważne decyzje, jest coś jeszcze: zawsze są ubrani w to samo. No dobra. Papież musi nosić określony strój, Steve Jobs nie żyje, więc się już nie przebiera, ale gdy żył ciągle chodził w tym samym, a Mark Zuckerberg też ma swój ulubiony outfit, zresztą od lat ten sam. Dlaczego w kółko noszą te same ciuchy? Nie dlatego, że są to ubrania tak drogie i ekskluzywne, że mogą sobie na nie pozwolić tylko oni. To przecież zwykły T-Shirt i Golf. Nie są też spoconymi wujami, którzy zawsze mają ten sam pożółkły podkoszulek koszulek upaćkany barszczym i bigosem. To celowe działanie mające ograniczyć nieistotne wybory. There's actually a bunch of psychology theory. That even making small decisions around what you wear or what you eat for breakfast or things like that. Um They, they make you tired and your Ale jak to działa? Po pierwsze, nie tracisz czasu, bo zamiast codziennie zastanawiać się, co masz na siebie włożyć i tracić na to cenne minuty, jesteś gotowy. Bierzesz z szafy swój strój, zakładasz i wychodzisz zająć się ważniejszymi zadaniami. Kto czekał godzinę, aż żona przebierze się trzy razy, gdy zostało wam ostatnie pięć minut do wyjścia, ten doskonale wie, o czym mówię. Po drugie, odciążasz mózg, bo nie poświęcasz ważnej uwagi na sprawę niskiej rangi. O ile nie jesteś modelką na ściance, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia co dzisiaj założysz. I tak nikt oprócz ciebie nie zwróci na to żadnej uwagi, nawet jeśli kilka dni z rzędu będziesz wyglądać dokładnie tak samo. Przestajesz rozpraszać się drobnostkami. No i po trzecie, zawsze czujesz się dobrze, bo twój outfit nie jest dziełem przypadku. Jesteś w stanie zakładać go codziennie, bo czujesz się w nim komfortowo i pewnie, a do tego wiesz, że dobrze wyglądasz. Eliminujesz sytuację, gdy coś wydaje się niezłym połączeniem, ale po godzinie zaczyna ci strasznie przeszkadzać. No i oczywiście nie masz chodzić w tych samych rzeczach tak długo, aż ludzie przy Przestaną cię wpuszczać do miejsc publicznych ze względu na Twój specyficzny zapach. Chyba domyślasz się, że możesz mieć więcej niż jeden czarny golf albo koszulkę, prawda? Jeżeli nie masz w sobie tyle pewności co założyciel Facebooka i boisz się, że ktoś stwierdzi, że nigdy się nie przebierasz, to po prostu przygotuj sobie kilka gotowych zestawów i używaj ich zamiennie. To nadal gotowiec, który przestaje zaprzątać ci głowę. Optymalizacja codziennych decyzji nie kończy się jednak na Twojej garderobie. Możesz to zastosować do wszystkich czynności. Zamiast codziennego, co na obiad, przygotuj Plan posiłków na cały tydzień. Zamiast co godzinę zaglądać na maila, sprawdź go tylko przed i po pracy. A social media otwieraj tylko o określonej godzinie i wyłącz powiadomienia, bo naprawdę nic ważnego cię tam nie ominie. Nie zostawaj przypadkowi mało ważnych spraw, które odciągają cię od ważniejszych zadań i wybijają z rytmu nawet na kilka godzin dziennie. Jak jeszcze możesz podnieść swoją zdolność decyzyjną, używając dokładnie tej samej metody, tylko na innych polach? Po pierwsze, zacznij planować odpowiednio wcześniej. Dzień tydzień, miesiąc. Oczywiście w zależności od Twoich potrzeb. Nic nie zmarnuje tak Twojego dnia, jak spisywanie planu, co dziś muszę zrobić. Posiadając gotową rozpiskę możesz od razu przejść do jej realizacji. Przełożenie zadań z głowy do notesu czy planera zwalnia miejsce w Twojej pamięci. Nie możesz zasnąć, bo o czymś myślisz? Jak to zrobisz? Kiedy? Jaki będzie rezultat? Efekt jest taki, że nagromadzone myśli zagracają Twój umysł. Pozbądź się ich. Na koniec dnia przejrzyj dzisiejsze zadania, sprawdź, które wykonałeś, a jakie czy Czekają na Ciebie jutro. Po drugie, zaczynaj od ważnych zadań, bo Twój mózg ma granicę, po której przekroczeniu nie wykrzeszesz z niego zbyt wiele. Poranne przewijanie Facebooka, Instagrama, Twittera, Pinteresta i kilku innych portali w niczym Ci nie pomoże. Rozrywka na samym początku dnia skutecznie obniży Twój zapał do pracy. Zadania do wykonania nie znikają, a czasu bywa równie szybko co chęci. Podziel zadania wedle priorytetów. Najpierw najważniejsze, a później te najmniej ważne. Wydaje się to oczywiste, ale chętniej zajmujemy się nieistotnymi drobnostkami. Wmawiając sobie, jak dużo już zrobiliśmy. Co z tego, skoro to, co ważne, nadal jest nietknięte, najmniej ważne sprawy lubią się nam narzać w zastraszającym tempie. Gdy zaczniesz się skupiać na swoich priorytetach, zauważysz, jak wiele drobiazgów możesz zignorować, zupełnie bez żadnych konsekwencji. Po trzecie, rób sobie przerwy i nagradzaj się, bo produktywność nie oznacza przemiany w cyborga. Nasz mózg nie jest w stanie pracować przez cały czas na maksymalnych obrotach. Optymalnie powinienś pracować 25 do 45 minut i robić co. Sobie około 5 minut przerwy. Okres pracy zależy oczywiście od tego, jak długo jesteś w stanie utrzymać koncentrację. Przerwę wykorzystaj na zadanie zupełnie innego typu, na przykład fizyczne. Przejdź się, zrób kilka pompek, porozciągaj się. Cokolwiek. Twój mózg odpocznie, a kręgosłup nie będzie cierpiał od siedzenia przez kilka godzin w jednej pozycji. Jeżeli zakończyłeś zadanie, to zrób sobie nagrodę. To prosta sztuczka psychologiczna, która uzmysławia ci, że warto finalizować to, co robisz. Twój pies też przecież chętniej wykonuje sztuczki, wiedząc, że czeka na niego przysmak. O ile więcej jesteś w stanie zrobić, jeśli zapanujesz nad swoją zdolnością decyzyjną, zredukuj nieistotne wybory do minimum. Niech dzieje się bez Twojego aktywnego udziału. Może wreszcie skończysz ten swój projekt na boku? Na dziś to wszystko. Cześć! Even though it kind of sounds silly to alright, that that that's my reason for wearing a grey t-shirt every day, um, it also is true.